Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, jesteśmy w archikatedrze warszawskiej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, skąd będziemy, jak każdego 10 dnia miesiąca, transmitować mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzisiejszej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz prałat Bogdan Bartut, proboszcz parafii archikatedralnej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jesteśmy dzisiaj w archikatedrze warszawskiej, aby modlić się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Chcemy polecać Panu Bogu, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i tych wszystkich, którzy stanowili polską delegację na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej oraz załogę samolotu. Ale także pragniemy prosić tych, którzy zginęli, o wsparcie, byśmy jako naród polski trwali i nie ulegali agresji i nienawiści, abyśmy w naszej ojczyźnie dążyli do pojednania i przebaczenia, bo tylko taką postawą możemy przezwyciężyć zło, które nas otacza i coraz częściej atakuje. Polecamy również Bogu rodziny i bliskich, którzy cierpią z powodu straty swoich najbliższych i przyjaciół.
Dzisiaj usłyszymy słowa Jezusa: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Eucharystia to spotkanie z przyjacielem, który mówi: zobacz, jak cię kocham, karmię cię swoim ciałem, bo mi na tobie zależy, bo jesteś cenny w moich oczach, bo chcę, abyś miał życie i to w pełni, dlatego daję siebie za twoje życie. Człowiek może tylko powiedzieć: Boże, jak ci podziękować za twoje dary, którymi nas nieustannie w każdej mszy świętej ofiarujesz. Witam bardzo serdecznie na tej szczególnej mszy świętej rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam. Witam przedstawicieli władz państwowych, witam bardzo serdecznie przedstawicieli polskiego rządu na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Witam samorządowców, parlamentarzystów, witam górników ze Śląska z kopalni Mysłowice Wesoła. Witam delegację leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Warszawy, a także witam poczty sztandarowe Archikonfraterni Terackiej z Warszawy, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Opocznik, błogosławionego Władysława Zgielniowa Warszawa Ursynów, poczty sztandarowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Komendy Głównej Policji, Służby Ochrony Państwa, poczet sztandarowy dowódcy amerykańskiej jednostki wojskowej. Witam serdecznie, jak zawsze w sposób szczególny, poczet sztandarowy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Witam wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym, a nasze uroczystości transmitują Telewizja Trwam, Radio Maryja, Telewizja Polska, TVP Info, TVP Polonia, TV Republika oraz Polskie Radio. Witam wszystkich kapłanów przybyłych z różnych miejscowości w Polsce i was, moi kochani, witam tu zgromadzonych w Archkatedrze Warszawskiej, mieszkańców stolicy i z pozostałych miejscowości w Polsce, a także za granicą. Moi drodzy, żeby nasza ofiara była miła Panu Bogu, przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Niech Twój Duch miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł: Jestem, Panie. A Pan do niego: Idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony, a gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Oto Słowo Boże. Całemu światu głoście Ewangelię. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Thank you.
Alleluja, 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 Alleluja. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, a we mnie, a ja w nim jestem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie. Kilkanaście lat temu, jak co roku w maju, organizowaliśmy ogólnopolską pielgrzymkę akademicką profesorów i studentów na Jasną Górę. To wydarzenie zawsze było związane z tym, że poprzez konferencje, spotkania modlitewne, czuwania, zawierzaliśmy całe środowisko akademickie w Polsce Matce Bożej, do której przybywaliśmy, by spotkać się z nią w kopii cudownego wizerunku w kaplicy jasnogórskiej. Do dzisiaj mam w pamięci jedną z konferencji, którą wygłosił ojciec Jacek Salii, dominikanin, i która potem stała się inspiracją do wielu spotkań w naszych środowiskach akademickich. Z racji tego, że nic nie straciła ze swojej aktualności, chciałbym niektóre tezy tej konferencji, jeszcze je uzupełniając, dzisiaj przybliżyć. Tytuł konferencji brzmiał: dlaczego kocham Kościół? Myślę, że to pytanie możemy dzisiaj sobie wszyscy tutaj obecni w Katedrze Warszawskiej i ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, postawić. Dlaczego kocham Kościół? Chrześcijaństwo jest bodaj jedyną religią, której wyznawcy nazywają siebie świątynią, Kościołem.
Czym jest świątynia? To jest po pierwsze miejsce szczególnej obecności Pana Boga pośród nas ludzi. To jest wreszcie również miejsce, w którym składana jest ofiara miła Panu Bogu. I jest to szczególne miejsce świadectwa wobec całego świata. Kościół, czyli my, jesteśmy świątynią, ale dopiero w trakcie budowy. Jesteśmy Kościołem, ale tak naprawdę, tak ostatecznie to Kościołem dopiero się staniemy. To w Chrystusie Jezusie my, Kościół Boży, jako budowę rośniemy, ażeby osiągnąć w końcu swoją ostateczną pełnię. I ten Kościół, ta wspólnota, w której jesteśmy, została założona przez Jezusa Chrystusa. Kocham Kościół, bo Chrystus go kocha. Do tego stopnia, że oddał swoje życie za Kościół. Ale moi drodzy, kocham Kościół również dlatego, że jest on w moim pokoleniu takim cudownym, niestrudzonym świadkiem prawdy o człowieku. To jest niezwykłe, niesamowite, że w czasach, kiedy różni ludzie z taką zapalczywością walczą o prawo do dokonywania aborcji, eutanazji, najrozmaitszych uwłaczających godności ludzkiej eksperymentów, Kościół, nie bacząc na to, że będzie nazwany ciemnogrodem, że przysporzy sobie w ten sposób ludzi niechętnych, głosi z całą jasnością, że dzieci nienarodzonych nie wolno zabijać, że człowiek cierpiący, stary i umierający, bardziej niż ktokolwiek inny, domaga się prawdziwej miłości. Kocham Kościół, bo daje świadectwo tej prawdzie w czasach, kiedy różnym ludziom zaczyna się wydawać, że wszystko jest możliwe i że wszystko człowiek może sobie wymyślić i wprowadzić. To Kościół głosi, że prawdziwe małżeństwo to związek oparty na miłości mężczyzny i kobiety, że rodzice mają podstawowe prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wreszcie dzieci mają prawo, aby mieć mamę i tatę, bo z mamą i tatą tworzą prawdziwą rodzinę. Kocham Kościół, że z całą jasnością powiada, nie godzi się. Człowiek ma swoją godność, której deptać nikomu nie wolno, bo człowiek to ktoś, kto został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Kocham Kościół za to, że ustami swoich pasterzy przypomina, zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do bluźnierstw i profanacji, że nie może być zgody, by z jakiegokolwiek powodu naruszać to, co dla poszczególnych ludzi, grup oraz różnych środowisk jest nienaruszalne, jest święte. A wizerunek czarnej Madonny był, jest i powinien pozostać znakiem jedności i miłości. Kocham Kościół dlatego, że w tym Kościele widzę taki bezmiar świętości. To jest niezwykłe doświadczenie być księdzem. Być księdzem to jest niczym niezasłużona łaska oglądania niesamowitych Bożych cudów na co dzień, oglądania świętych małżeństw, rodzin, rodziców. Kocham Kościół za Jana Pawła II, który kiedyś powiedział słowa, które tak bardzo zapadły w nasze serca. Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, tak głęboko, która stanowi o mnie, o każdym z nas. Nie sposób zrozumieć bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu,
to byłoby to zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć, mówił nam święty Jan Paweł II, tego miasta Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której stała opuszczona przez przymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami. Jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Kocham kościół za księdza Jerzego Popiełuszkę, mojego starszego kolegę, który nas tak często prosił. Wiemy dobrze, że naród polski nie nosi w sobie nienawiści, dlatego zdolny jest wiele przebaczyć, ale tylko za cenę powrotu do prawdy, bo prawda i tylko prawda jest podstawowym warunkiem zaufania. I tak prosił, aby pielęgnować w sobie i braciach ideę, która była i jest nadzieją na lepsze jutro. Potrzebne jest, mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko, męstwo. Potrzebna jest cnota męstwa. Mówi, powtarzam, cnota męstwa, która jest przezwyciężeniem naszej ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Kocham kościół zasługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w swoim pasterskim nauczaniu nam przypominał, że Polska, pomimo swoich wad i słabości, umie dźwigać się z grzechów i dochować wierności Bogu. To było i jest naszą szansą, naszą nadzieją także dzisiaj, mówił sługa Boży. Dziś potrzeba nam wierności, zarówno naszemu duchowi narodowemu, jak i Ewangelii Chrystusowej. Potrzeba nam sumiennego wypełnienia obowiązków, które płyną z odpowiedzialności za naród i chrześcijańską ojczyznę. Kocham Kościół za chrześcijańską nadzieję, że spotkamy się z naszymi bliskimi i przyjaciółmi w niebie, że spotkamy się z tymi, którzy od nas tak nagle odeszli tego pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Jakże możemy zapomnieć to, co było na krakowskim przedmieściu, kiedy dziesiątki tysięcy rodaków stało w pokornym milczeniu. To milczenie było cudowną, wspaniałą modlitwą serc, aby oddać ostatni hołd parze prezydenckiej. Wspólnota naszego narodu dawała w tamtych dniach wymowne, poruszające świadectwo jedności. Także myśli, ale i takiej wielkiej prośby, aby ta ofiara tych naszych rodaków, którzy zginęli pod Smoleńskiem, nie poszła na marne. I wierzymy, i widzimy, że ich ofiara już przynosi owoce. Kocham Kościół, bo od początku swojego istnienia głosi, że człowiek całym swoim życiem powinien przylgnąć do Chrystusa, aby mieć udział w tajemnicy Jego krzyża i zmartwychwstania. Kocham Kościół, który ciągle będzie powtarzał i przypominał: nie zwalczajcie zła złem, miłujcie waszych wrogów, módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli dziećmi waszego Ojca, który jest w niebie. Szczerze współczuję tym ludziom, którzy w historii Kościoła widzą przede wszystkim zło. W Kościele mogą się zdarzyć i zdarzają się różne, głębokie, zawstydzające grzechy i zaniechania. Ale jedno wiem na pewno, że Kościół jest wewnętrznie niezdolny do tego, żeby w jakimś grzechu i błędzie trwać. Dlaczego? Dlatego, że Kościół słucha i czyta słowo samego Boga. Dlatego, że zawsze będzie odrzucał zło, ale będzie szukał grzesznika, słabego człowieka, aby mu przebaczyć.
bo jesteśmy wspólnotą, która ciągle musi się nawracać. Miłować Kościół to żyć miłością, to odpowiadać razem z Piotrem Apostołem: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że kocham moich bliźnich, choć nie zawsze potrafię to w moim życiu należycie ukazać. W ten wieczór majowy chcemy za przykładem prymasa tysiąclecia, wielkiego Polaka i pokornego sługi Kościoła, który wśród wielorakich zagrożeń i ciemności dotykających naszego domu ojczystego zawsze szukał pomocy u Matki Bożej, powiedzieć, że i my dzisiaj, księże prymasie tysiąclecia, zebrani w naszej archikatedrze, w której głosiłeś do nas Słowo Boże, pragniemy wynagradzać Tobie, Panie Jezu, i naszej Najświętszej Matce za wszelkie zniewagi, których doświadczyłeś Ty i Maryja, będąc na ziemi i które trwają do dzisiaj. Chcemy wynagradzać Tobie i Maryi za nasze grzechy, a szczególnie za sprofanowanie Najświętszego Wizerunku Jasnogórskiego. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci, dzisiaj wołamy: przebacz nam nasze winy i prosimy, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Tylko Bóg jest źródłem dobra i piękna. Dziękując Mu za dar wiary, prośmy Go pokornie. Módlmy się za Kościół Święty. Niech modlitwy ludu Bożego będą wysłuchane, a orędownictwo Maryi, Matki Kościoła, dodaje mu sił do głoszenia całemu światu tajemnicy Bożej obecności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie w Smoleńsku, aby po trudach ziemskiego życia osiągnęli chwałę nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiące rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, aby tak jak Maryja przyjmowali wolę Boga, a w zmartwychwstaniu Chrystusa odkryli niewyczerpane źródło miłosierdzia i nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie matki, aby w Maryi rozpoznawały wielkość swojego powołania i cieszyły się Bożym błogosławieństwem. A te, które zakończyły już ziemską pielgrzymkę, otrzymały w niebie nagrodę za trud macierzyństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nękających na różne sposoby duchownych i wiernych Kościoła katolickiego, aby mimo osobistych przeszkód i zranień dostrzegali znaki działania Bożego miłosierdzia w swoim życiu oraz pociągnięci świadectwem ludzi wierzących
z radością wyznawali wiarę Boga, Ojca wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, pomordowanych i poległych obrońców naszej ojczyzny, za marszałka Józefa Piłsudskiego w 84. rocznicę śmierci, za rotmistrza Witolda Pileckiego w 71. rocznicę śmierci oraz za wszystkich, którzy swoje życie oddali w obronie wolności i w walce o niepodległość, aby otrzymali nagrodę nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, byśmy całym swoim życiem świadczyli o naszej wierności Bożym Słowom i fatimskiemu wezwaniu Matki Bożej do nawrócenia. Ciebie prosimy. Boże, Ty zawsze wysłuchujesz nasze modlitwy. Daj nam służyć Tobie w pokorze i zaufaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dany jest, iż mamy zmartwychwstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! Leżał 3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie, bo kręcę nogi obie na zbawienie Tobie. Alleluja! 3 Maryje poszły, drogie maści niosły, chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus stał ofiarowany jako nasza Paschwa. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i stawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera,
lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, za poległych w obronie Ojczyzny, za ofiary smoleńskiej katastrofy i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi polskimi męczennikami i wyznawcami, Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem,
i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na Twoje zło. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. W niskości swej, w
wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzroki sma. Kto się im poddaje, temu wiary ma. Ja jedynie wierzyć że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarną łotra. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami.
Pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za wspólną modlitwę w trakcie tej naszej Eucharystii, którą sprawowaliśmy w intencji tych wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem ponad 9 lat temu. Dziękuję za to, że tak w taki sposób podniosły, skupiony. Przeżywamy to spotkanie z Panem Jezusem i myślę, że w tym czasie wielkanocnym z taką wielką nadzieją, że ci nasi bracia i siostry, które oddali swoje życie w służbie Ojczyzny, cieszą się radością nieba, że mogą oglądać już Pana Boga twarzą w twarz. Bardzo dziękuję wszystkim tu obecnym. Cóż mogę powiedzieć, jedno ogłoszenie, mianowicie przy wyjściu w kruchcie będzie można nabyć homilię, które wygłosił w naszym kościele tutaj obecny, modlący się razem z nami ksiądz prałat Andrzej Filaber. Dzięki tutaj też wydawnictwu sióstr Loretanek. I to ogłoszenie, które już od 9 lat zawsze powtarzam. Nie tyle ogłoszenie, bo to jest nie ogłoszenie, tylko zaproszenie. 10 czerwca 2019 roku wszystkich serdecznie zapraszam. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Dobiegła końca dzisiejsza uroczysta Eucharystia, celebrowana tutaj w Warszawie, w Katedrze Warszawskiej, której przewodniczył proboszcz parafii archikatedralnej, ksiądz prałat Bogdan Bartołd. Msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy tutaj za miesiąc na modlitwę również w tejże właśnie intencji. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.